Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wczoraj z Edziem jechaliśmy zobaczyć, jak każdego dnia poziom wody, jak to wszystko wygląda i nazbieraliśmy w końcu kani. Nazbieraliśmy trochę maślaków. No i maślaki już wczoraj Edziu usmażył na chrupiąco z jajeczkiem, a dzisiaj będę robiła kanie, które my tutaj pospolicie nazywamy sowami. To jest nazwa, która od dawna już tutaj tym grzybom towarzyszyła. No i będę robić je do słoików w zalewie takiej octowej i w zalewie pomidorowej. Uwielbiamy te kanie ze słoika i tak co roku robię ich dosyć dużo i powiem Wam, że choćbym nie wiem ile zrobiła, nie wiem dlaczego wszystkie do kolejnego sezonu znikną. Gdzie one przepadają, nie wiem, ale to tak. Ten przyjdzie, o masz kanie, daj mi słoiczek. To ktoś tam wpadnie, o co to takiego, daj mi też słoiczek. No i wiecie, słoiczek tu, słoiczek tam. No i do kolejnego sezonu nie ma. I dzisiaj dwa koszyki mam uzbieranych, na razie dwa koszyki, bo więcej nie jestem w stanie tutaj naraz przerobić i zaczynam brać się za ich tutaj obsmażanie w pierwszej kolejności. Przepis jest już na kanale, także możecie sobie znaleźć kanie w słoikach u mnie na kanale i zrobić, polecam, bardzo dobre. Część zrobiłam sobie w takiej zwykłej zalewie octowej, a część zrobię w pomidorach, czyli z koncentratem pomidorowym dodałam tutaj. No i teraz kwestia dobrze go rozprowadzić z tą zalewą. Osobiście jedne i drugie są dobre, ale chyba mi lepiej z racji tego, że uwielbiam pomidory, smakują te właśnie w takiej zalewie pomidorowej. Przepis jest już na kanale, tak jak mówiłam, podlinkuję w opisie, także będziecie mogli sobie zajrzeć. Naprawdę polecam, bo te sowy są rewelacyjne. No i teraz tutaj sobie podolewam i będę gotowała. 15-20 minut, pasteryzacja i do piwnicy. Wczoraj jedną partię sów przerobiłam, cały dzień miałam robotę, no bo to zanim posmażyłam, zanim porobiłam zalewy, powekowałam te słoiki, no to zszedł cały dzień. No i część zrobiłam tylko w zalewie octowej, a część w pomidorowej. Uwielbiam w pomidorach, mamusia uwielbia w pomidorach, Edziu lubi taką bez pomidorów, czystą zalewę, więc tutaj robię i takie, żeby każdy był zadowolony. Dzisiaj pojechaliśmy jeszcze na sowy i nazbieraliśmy trochę. Teraz muszę poprzeglądać, bo na polu brałam wszystkie, a okazuje się, że są też i robaczywe. Te będę suszyć. W ogóle bardzo lubimy sowy. No i nadają się one nie tylko na kotlety, zaraz na świeżo czy do słoika, ale też do suszenia. Później takie suszone sowy, moja babcia zawsze robiła z nich pierogi. Suszyła maślaki, suszyła sowy i później robiła farsz, z którego robiła pierogi. Przepyszne są pierogi. Do przypraw też dobre są sowy, czy chociażby nawet do sosu, jak się robi jakiś sos, takie później ususzone, sproszkowane, dodawać
wyśmienity, czy chociażby nawet zupy, podkreśla jej takie walory smakowe. Można wykorzystywać na wiele sposobów, tym bardziej, że poza walorami smakowymi sowy też mają takie walory zdrowotne, bo zawierają bardzo dużo witaminy A, witaminy D, zawierają dużo białka, także są one cenne. No i przede wszystkim zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe. Zmniejszają stany zapalne w naszym organizmie, czy chociaż zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. No i ta pokrążyła sobie na ziemię. Także powinno się kanie włączyć do diety sezonowo i nie tylko, żeby właśnie wydłużyć ich bytność w naszym domu, nie tylko wtedy, jak one są, bo są niestety bardzo krótko, jest jeden wysyp i koniec, później gdzieś tylko pojedyncze sztuki. To przetwarzać je do słoików bądź suszyć. Też można suszyć poporcjowane i później namoczone w rosole. Moja babcia zawsze moczyła je w rosole, takie już wysuszone kawałki, one zmiękły i ponownie smażyła w cieście. Nie w bułce, tylko w cieście. Takie umoczone w rosole, one postały tam sobie godzinkę czy dwie i później w cieście przepyszne były. One przeszły raz, że suszona kania wydobywa całkiem inny aromat. Dwa, rosół na kurze, jeszcze prawdziwej to już w ogóle, ma również swoje walory smakowe i kania namoczona w tym, później usmażona w cieście, rewelacja. Kiedyś nie było mięsa, nie było takich produktów, takiej ilości, różnorodności produktów, jak mamy teraz, więc ludzie kombinowali. To było darmowe źródło pożywienia i polowało się na te kanie jak sęp na gnat. I moja babcia zbierała z dziadkiem bardzo dużo kani, suszyli, przerabiali na różne sposoby i później w zimie było jak znalazł. O, ta też robaczywa. Coś mi się dzisiaj robaczywek dużo nazbierało. Na polu nie patrzyłam, tylko brałam wszystko. Skończę na kompoście. Sowy już mi powysychały, zeschły na papier i teraz takie właśnie wysuszone można moczyć w rosole na 2-3 godziny. Nawet wystarczy na godzinkę, żeby one zmiękły, oddały i później zrobić ciasto tak jak na naleśniki. Gęściejsze, z przyprawami, można dodać taką mąkę kukurydzianą również do tego ciasta naleśnikowego. I takie namoczone sowy obtaczać w tym cieście i smażyć na patelni. Bardzo dobre są. Polecam Wam. Ja będę je tutaj mielić. Mam do tego, do mielenia, taką maszynkę, jak Twoją mać. To jest maszynka rzeźnicza do mielenia mięs, do robienia kiełbas. U mnie w tym przypadku to jest maszynka stara. Do mielenia właśnie takich różnych suszonych warzyw, czy chociażby kani. No i gotowe. Zmielone na proszek, one są teraz sproszkowane i są naprawdę bardzo fajnym dodatkiem do mięs, do kotletów mielonych. Nawet schabowe, jak przyprawiacie, to przesypać delikatnie, mają ciekawą nutę, zwłaszcza do sosów, do różnego rodzaju sosów mięsnych i nie tylko.
to się nadaje. Takie rozproszkowane kanie, jak również do tworzenia własnych przypraw. Kania jest grzybem bardzo aromatycznym. Jednym z bardziej aromatycznych, bym powiedziała, i warto jest je pozyskiwać samemu sobie suszyć. Można? Można. A jak pachną? Życzę Wam, żebyście również mieli okazję zrobić sobie takie suszone kanie. Ja już mam wiaderko nasuszonych. Ole się unosi aromat, aż w nosie kręci. Przechowywanie. Można przechowywać je w słoiku szklanym, w torbie papierowej bądź w jakichś takich pojemnikach szczelnie zamkniętych, ale w miejscu suchym. Nie mogą być w wilgotnym, bo oddadzą. Tutaj też postały mi kilka godzin w tej letniej kuchni i oddały mi. Jest duża wilgotność powietrza i muszę jeszcze raz je wrzucić na suszarkę na z pół godzinki, godzinka, żeby mi po prostu podeschły, bo teraz mi raz, że nie idą przez maszynkę ciężko, a dwa, one są wilgotne, no i mogą mi spleśnieć, muszą być idealnie suche, także te idą jeszcze raz na suszarkę, a te idą już do domu, bo są zmielone. No i co? Na dzisiaj to będzie tyle. Życzę Wam, kochani, jak zwykle uśmiechu, radości z wykonywanej pracy. Nie bójcie się kuchni, nie bójcie się przetworów, nie bójcie się eksperymentować w kuchni, czy chociażby nawet robić takie własne jakieś malutkie zapasiki. To jest fajne, daje satysfakcję, a zimą jak znalazł. Do następnego.